Cześć, z tej strony Tropek. Słuchajcie, tak jak mówiłem o punktach honoru. Punkty honoru możemy zdobyć przez questy, różne walki PvP, PvP, czyli walki z innymi graczami. Możemy zdobywać przez questy lub przez PvP. A więc, ja mam punktów honoru 200 przez dwa questy i chciałbym może coś za to kupić. Teraz pytanie, czy się da. Owszem, da się. Znajdujemy się w Karkahan i po prostu musimy iść do ratusza w Karkahan. Po wejściu do ratusza Karkahan musimy iść na pierwsze piętro. Schody po lewej. Tak dokładnie to przybytek zakonu Białej Róży. I mamy u Sira Williama po prostu. Bierzemy drugie. I mamy tu po prostu za punkty honoru sklep. I mamy tu różne pierścienie, hełmy, rękawice, buty, naszyjniki. Zbroje, tarcze, amulety, talizmany i boty. A bota leczy tam 750 i 2K. Mniejsze, my mamy HP dopiero, nawet nie 1K. Okej, następny sklep to jest dla samych paladynów, ale w ogóle nie na temat, ale powiem, to jest dla samych paladynów. I tu mamy buty, rękawice, hełmy, tarcze, zbroje, miecze i miecze. Okej, idziemy dalej. I idziemy sobie do Lionel Lodowa Łuska. Bierzemy pierwsze, cały czas wybieramy pierwsze. I tutaj otwiera nam się sklep. Oczywiście na... oczywiście na profesję tropiciel oraz maga oraz tancerza ostrzy, wojownika, paladyna. Ja zbieram sobie na to, a to kosztuje 900 SEU, to jest łuk. Przeszycie okrucieństwa 1 i kosztuje 900 punktów honoru. I wtedy po prostu naciskamy akceptuj i kupujemy i mamy broń i ją bierzemy. Jak widać, mam już wykupione strzały i poty, ponieważ będę expił i po prostu będę to zaraz nagrywał. Więc do zobaczenia ludziska, do kolejnych odcinków. Jeśli się podoba, zostawcie suba lub łapkę w górę lub pozytywny komentarz. Jeśli brakuje wam trochę kasy, a chcecie na coś, to piszcie, ja wam tam coś sypnę na pewno. No a więc, jeśli się filmik podobał, no to łapka w górę, jeśli nie, no to nie. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że już wiecie, co to znaczy PH, czyli punktu honoru. Także do zobaczenia wszystkim. Do zobaczyska. Cześć.